powiedz, czy z perspektywy boiska Chojniczanka w ogóle wydawała się w waszym zasięgu, bo z trybun, ja powiem szczerze, od drugiej połowy tak naprawdę jeszcze w 80 minucie widać było, że Chojniczanka stosuje pressing na połowie GKS-u, zdominowała ten mecz. Znaczy, no wiadomo, do przerwy czuliśmy, że no, możemy z tego meczu wyjść zwycięsko, no, ale w drugiej połowie, no mówię, no te bramki, no to są takie błędy, które, no kurczę, no nie wiem, myślę, że nie powinniśmy takich błędów popełniać, no czy byli w zasięgu. Myślę, że gdybyśmy bardziej skoncentrowali się w defensywie w tym meczu, to myślę, że można było ich ukuć i inaczej ten wynik by wyglądał. Powiedz, w czym leży też właśnie problem a propos defensywy, ponieważ na to zwrócił trener Mariusz Pawlak uwagę po ostatnim meczu z Garbarnią Kraków, że z przodu nie wygląda to najgorzej, natomiast w każdym meczu GKS Bełchatów traci gol. Myślę, że też tu kwestia zgrania, tak? Ponieważ dzisiaj w tej czwórce, nawet w piątce licząc ze mną, praktycznie tylko Adrian Klepczyński jest zawodnikiem GKS-u, który przed tym sezonem to grał, a reszta no to w pięciu, no tak naprawdę graliśmy. No, to jest pierwszy sezon, w którym gramy tak naprawdę razem, tak? Myślę, że tu kwestia zgrania, ale no, ja jestem dobrej myśli, że po kilku meczach, no, że z biegiem meczów, no, ta gra w defensywie będzie wyglądać coraz to lepiej. Z perspektywy trybun wyglądało to też trochę tak, jakby tego czasu na regenerację po ostatnim meczu z Garbarnią było za mało. Po prostu wyglądało tak, jakby GKS Bełchatów nie miał w pewnym momencie już siły na bieganie. Powiedz, w czym upatrywać pozytywów w takim razie, skoro mecz ze Stalową Wola już w najbliższy weekend? Znaczy, czy byliśmy źle przygotowani pod względem wytrzymałościowym do tego meczu? Myślę, że nie, że mieliśmy regenerację, tak? Mieliśmy dzień wolny, dobrze się przygotowaliśmy. Myślę, że nie zabrakło chłopakom tego, no wiadomo, tego zdrowia. Ale no co, no co ja mogę dużo powiedzieć? Będziemy jak najlepiej chcieli się przygotować do meczu ze Stalową Wolą. Wiadomo, regeneracja jest teraz, no, bardzo ważna. No i co, my będziemy walczyć, no, gramy co 3 dni, jak to mówią, no nie ma nic piękniejszego niż granie meczów co 3 dni, no, więc no, tylko pozytywnie trzeba patrzeć w przyszłość, przygotować się do Stalowej Woli i tam zgarnąć 3 punkty. Po 45 minutach widać, że duch walki was opuścił. Co się stało? Znaczy na pewno nie, że duch walki, tylko zabrakło paru składnych akcji na początku drugiej połowy. Tego nam zabrakło, przeciwnik się wtedy rozruszał. Nie zastopowaliśmy tego. Chojniczanka pokazała, że jest, potwierdziła, że jest dobrą drużyną i nas wypunktowała, także na pewno wygrali zasłużenie. No, ciężko mówić, że cieszy nas te pierwsze 45 minut, ale zawsze trzeba wyciągać jakieś pozytywy. Ja uważam, że ta pierwsza połowa to są nasze pozytywy i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Robert, to wyglądało tak trochę, jakby ten mecz dopiero po tym pierwszym golu się otworzył. Mi bardzo szkoda tej sytuacji Bartka Bartosiaka, ponieważ tam brakło naprawdę chyba centymetrów, żeby Radek Janukiewicz nie obronił tego strzału i myślę, że wtedy GKS jeszcze taki natchniony pewnie tą Chojniczankę byście pokonali. Znaczy ta sytuacja czy inne, bo jakieś dośrodkowanie, zawsze tam brakuje parę centymetrów, mogła piłka trochę inaczej pójść. No oczywiście, no ciężko mi wyrokować, jakby się ułożył mecz, gdybyśmy strzelili bramkę, ale to już jest, wtedy mamy jakąś tam przewagę, można, no na pewno by się inaczej układał mecz, no bolejemy nad tym, bo ciężko pracowaliśmy, przygotowaliśmy się do tego spotkania, mamy nad czym pracować, ten mecz nam to pokazał, ale tak jak mówiłem, patrzymy z optymizmem na najbliższe nasze spotkania. Robert, ty oglądałeś też mecz z Garbarnią Kraków z pozycji trybun i to wyglądało też zdecydowanie lepiej w środku pola w tamtym meczu. Dzisiaj przyznam szczerze, że Patryk Rachwał nie był tym samym Patrykiem Rachwałem. Łukasz Pietroń w obronie to też nie jest człowiek, który daje taką samą jakość przynajmniej na tę chwilę, co w pomocy. To znaczy, ciężko mi powiedzieć, bo Łukasz i w Olympii Elbląg i u nas też parę jeden mecz na pewno zagrał na tej obronie, a w Olimpii Elbląg na tej pozycji praktycznie zrobił kurę strzelców, te rzuty karni i tak dalej. Także no, nie chciałbym mówić, że to nie jest jego pozycja, bo jest, to jest uniwersalny zawodnik. Co do Patryka Rachwała, żeby się odnieść, no mi się wydawało z perspektywy boiska, że przyzwoicie się zaprezentował, ale no, trener będzie to oceniał i tak dalej. No, mi nawet nie wypada oceniać takiego doświadczonego zawodnika i dobrego jak Patryk Rachwał. Nie brakowało dzisiaj też takich prostopadłych piłek właśnie otwierających, przecinających defensywę Chojniczanki? Znaczy, grać się tak jak przeciwnik pozwala. Jeżeli nie, dosyć szczelnie zamknęli, staraliśmy się od boku. Znowu z Garbarnią nie graliśmy tak od boku, a znowu środkiem pola zdobywaliśmy bramki, także no nie szedłbym w tę stronę. Po prostu tam, gdzie były luki, staraliśmy się wykorzystać. No a pragnę przypomnieć, że jednak jest to wyżej notowany przeciwnik od nas i no, postawił mocne warunki.